Streszczenie książki Pamiętnik Czarnego Noska. Część piąta. Uwaga, spoiler. Nie oglądaj dalej, jeżeli nie chcesz znać treści. W poprzedniej części miś Czarny Nosek rozstał się z Małgosią w parku. Teraz czeka na nią przytulony do nogi parkowej ławki. Zbliżało się południe i park wypełnił się spacerującymi. Czasem ktoś przysiadał na ławce, pod którą schronił się miś, ale nikt go nie zauważył. Nagle miś usłyszał znajomy zgrzyt kół wózka Małgosi i zobaczył spacerującą dziewczynkę wraz z Rosalindą. Chciał je zawołać, ale pomimo, że usilnie naciskał brzuszek, nie wydał żadnego pisku. Sprężyna wewnątrz misia zerdzewiała doszczętnie podczas burzy i mechanizm ani drgnął. Miś bardzo się zmartwił. Chciał przytulić Małgosię, a nawet pocałować zarozumiałą i nieżyczliwą mu Rosalindę. Na szczęście Małgosia postanowiła usiąść na ławce, pod którą był miś. Wraz z mamą i Rosalindą rozsiadły się ponad Czarnym Noskiem. Małgosia była smutna. Parasolką, którą trzymała w dłoni, narysowała na piasku portret misia. Nie chciała ani biegać, ani jeść cukierków. Mama Małgosi wiedziała, że córka jest smutna z powodu straty Czarnego Noska. Powiedziała, że miś pewnie wpadł do wody i już go nie odzyska. Chciała kupić jej innego misia, ale Małgosia nie chciała. Miś bardzo martwił się tym, że Małgosia jest smutna z jego powodu. Wpadł na pomysł, jak wrócić do Małgosi. Wspiął się na palce i sięgnął łapką. Chwycił sukienkę Rosalindy i ściągnął lalkę na ziemię. Małgosia schyliła się po lalkę i wtedy zobaczyła Noska. Zaczęła krzyczeć z radości i przytulać brudnego misia do sukienki. Następnie położyła go do wózka. Dopiero teraz przypomniała sobie o Rosalindzie. Schyliła się i podniosła lalkę. Lalka była obrażona za zbyt długie leżenie na trawie. Wypomniała misiowi, że jest strasznie brudny, ale tym razem nie rozpychała się w wózku, a nawet podłożyła misiowi pod głowę poduszkę, by było mu wygodnie. Rozpostarła też ponad nim parasolkę, by ochronić go od słońca. W głębi serca lalka cieszyła się, że jej towarzysz wrócił.